Dobry wiecór. Wiedzieliśmy, co nas czeka na Widzewie. Nigdy nam nie było łatwo tutaj o punkty, nie inaczej było dzisiaj. Spotkanie bardzo agresywne, dużo kontaktu, dużo walki. Nie było dużo płynności w tej grze, ale wysoki rytm spotkania. I jedna bramka przechyliła losy tego spotkania. Nie daliśmy się nabrać na to, że reklamują brawerami, będą grali na stojąco. I punkty takie jak tutaj, na Widzewie, naprawdę cieszą, bo to zawsze był bardzo trudny teren dla nas, tak jak wspomniałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania z Państwa strony. Mikrofon do dyspozycji. Bardzo proszę, jeżeli takowe są. Bardzo proszę. Dobry wieczór, trenerze Emil Kamiński, Legia.com. Chciałem zapytać o zdrowie naszych Portugalczyków, Elio Pinto i Dosy Juniora. Drugi strzelec z boiska już w czerwie, Elio, wyraźnie utykając w końcówce spotkania. Co się z nimi stało i czy to jakieś poważniejsze urazy? W ogóle to było jedno ze spotkań, po którym potrzeba dużo lodu w szatni, bo tych stłuczek jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o Elio, to są właśnie stłuczki, tylko dosyć mocne. Dzisiaj Elio przekonał się, jak w niektórych meczach się gra w polskiej lidze, bo do tego raczej nie jest przyzwyczajony. Natomiast Dosa Junior, wtedy kiedy chciał zażegnać tą sytuację, dostał w mięsień i naciągnął mięsień u głowy. Uda i dograł do końca, ale w drugiej połowie już nie mógł kontynuować gry. Furman też ma stłuczoną piętę, nie wiadomo czy będzie mógł zagrać w reprezentacji, ale to się okaże dopiero po badaniu. Trenerze, bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania. Na pewno bardzo żałuję, że nie udało nam się przynajmniej tego spotkania zremisować. Kibice stworzyli dzisiaj święto na stadionie i bardzo chcieliśmy się w to wpisać naszą dobrą grą. Na pewno nie zabrakło nam dzisiaj twardości, agresywności i zaangażowania w grze. I paradoksalnie, gdy zaczęliśmy w drugiej połowie lepiej grać i stwarzać sytuację do strzelenia bramki, dostaliśmy bramkę, gdy my mieliśmy piłkę i to najbardziej boli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Jakub. Poczekaj chwilkę. Ciężko mi tutaj coś dodać jeszcze. Mógłbym powtórzyć słowa trenera. Na pewno nam jest może nie tyle wstyd, ale no, nie wiem, możemy przeprosić chyba kibiców, że przegraliśmy z Legią. No, kolejny mecz, drugi mecz w tym sezonie. Najbardziej boli, że to jest mecz u siebie, tak? Graliśmy o pełną pulę, a kończymy mecz na tarczy. Mogliśmy chociaż ten mecz zremisować, a straciliśmy bramkę szybko w pierwszej połowie, tak jak w drugiej połowie, tak jak trener mówi. No dobrze, zaczęliśmy tą drugą połowę, a straciliśmy bramkę. Bardzo nam szkoda. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania z Państwa strony. Jarosław Bińczyk, Gazeta Wyborcza Łódź. Dzień dobry. Rafał, powiedziałeś, że nie brakowało determinacji, zaangażowania. To czego Twoim zdaniem zabrakło? Szczęścia trochę? Wydaje mi się, że zabrakło szczęścia, bo tej bramki nie powinniśmy stracić i był cały czas wynik 0-0 i byśmy do końca walczyli o zwycięstwo. Po bramce też się nie załamaliśmy, jak to było w meczach wcześniej. Dążyliśmy do zwycięstwa. No tak to już jest, że nieraz czegoś zabraknie. Czasami umiejętności, czasami szczęścia. Na pewno nie mogę odmówić mojej drużynie, że nie chciała, walczyła do końca i ja widzę ogromny postęp w grze tej drużyny, jeżeli chodzi o stronę mentalną. Wszystkim zależy, wszyscy chcą. To jest piłka, raz wychodzi, raz nie. Żałujemy, że dzisiaj nam nie wyszło, bo na pewno kibice zasłużyli, żeby przynajmniej tutaj cieszyć się z remisu. Nie był do dyspozycji. Jeszcze raz Jarosław Winczyk, bardzo proszę. No, jeszcze jedna rzecz. Te rzuty wolne, takie wrzucane w pole karne, to proszę.
za często było, za dużo takich właśnie za głębokich było. Czy nie, nie wiem, próbowaliście coś innego, czy mieliście w repertuarze coś innego, bo bramkarz wychodzi i łapał. Znaczy my mamy w repertuarze kilka rozwiązań, zarówno rzutów rożnych, jak i rzutów wolnych. Wiadomo, wszystko jest kwestią dorzucającego. Raz dorzucający ma dzień i strzeliliśmy tak 3 bramki. Dzisiaj te piłki może nie były najlepsze, ale na pewno nie można odmówić komuś, że specjalnie chciał wrzucić. Tak to już w piłce bywa. Nieraz stworzy się po stałym fragmencie gry zagrożenie, nieraz nie. No, dzisiaj żałuję, że mieliśmy sporo, a jednak nie były to takie dogrania, z których moglibyśmy się pokusić o strzelenie bramki. Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze pytania? Bogusław Kukuć. Czy moim zdaniem nie czekaliśmy długo. Zareagowaliśmy w tym momencie, kiedy należało. Nie mogliśmy otworzyć naszej gry i na przykład przejść na trójkę obrońców pół godziny do końca meczu, bo prawdopodobnie byśmy zamknęli wynik po 5 minutach i nie bylibyśmy w stanie odrobić, a tak to życie pokazało, że mogliśmy do samego końca zdobyć bramkę i mieliśmy ku temu okazję.